Myślę, że spółka, znaczy myślę, no wiem, spółka po prostu rozwijała się dosyć dynamicznie przez ostatnie 5 lat. Było to z pewnością zasługą pana, mojego poprzednika, prezesa świętej pamięci Jana Łuczaka, który w sumie z 15-osobowej małej firemki wyszedł no, na dosyć dużego potentata. I myślę, że gdyby nie pewnego rodzaju zawirowania, z którymi mieliśmy do czynienia na rynku, sytuacja, budowa właśnie pod presją tego, żeby oddawać ten odcinek na euro, bo proszę Państwa, sytuacja wygląda mniej więcej tak, że w Polsce nie budowano przez ileś lat autostrad w ogóle, jak wszyscy wiemy. I nagle się okazało, że uruchomiono ten front robót w całym kraju, w różnych miejscach, i okazało się, że tak naprawdę nie ma wystarczającej ilości specjalistów, którzy by sprostali tym zadaniom. Myśmy przystępując do, no nie ukrywam, te problemy są związane właśnie z tym wykonaniem autostrady A2, przystępując do realizacji, znaczy przejmując odpowiedzialność, bo tak naprawdę nie wiem właśnie, znaczy generalnie problem polegał na tym, że te problemy się pojawiły z firmą, dla której dostarczyliśmy kruszywo, czyli z firmą chińską Kowek, tak? Tak.